Od razu witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kościel, a to jest kolejny odcinek Spec Ops The Line. Skąd? Biegniemy, zioł, dorum, ten. Dobra. Gra jest niepowtarzalnie trudna. Oni u góry są, tutaj na dole, tutaj jeszcze tam wyżej. Boże święty, skąd ich tutaj tyle jest aż? Tu jest przede mną, tutaj. Tutaj, tam, oni tutaj się chową, tutaj jest wolne miejsce, oni tam strzela. Jesus, RPG! Kurwa! Tego RPG trzeba ściągnąć. Oni mi tutaj... Oni kurwa, co tu się dzieje w ogóle? What? Broń daj, daj broń. Którym i? Nie i, fucking. Nie mam naboi. Nie mam naboi. Burza! Czy to było przewidziane? Ja się tutaj... Trzymaj się, ole! Skąd ja tą broń wziąłem? Dobrze zrobiłem? Bo nie wiem. Teraz nic dobrego chyba nie zrobiłem. No i spaliśmy w dół. Ogólnie nie mieliśmy w ogóle broni, co było hardkorowe. Dobra, tutaj musimy jakoś znaleźć broń, jakąś broń. Dubaj postapokaliptyczny. Super, chociaż to nie wygląda jak postapokaliptyczne, ale dosyć świetnie to wygląda. A niżej możemy zejść? Nie wiem. Idziemy tam, gdzie on idzie. Chociaż... O, mamy 90 naboi. Skąd tutaj się w hotelu wzięło 90 naboi do AK? 47. Tutaj chyba musimy poczekać. Czy możemy już zejść? Skąd? Z góry tam? Gdzie? Bo ich nie widzę! Dobra. Ole headshot. To takie headshoty są, że im... Przez te słońce nic nie widać. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Dobra, tutaj my staramy się ogólnie zabijać, chociaż jak mi się naboje skończą, to nic nie będę miał. To nic nie będę miał i będzie dupa. Dobra, już mam naboi. Mam, już widzicie? Zrobiłem, mam. Dobra, już mieliśmy jakiś punkt kontrolny. 7 tylko, Zmienimy sobie broń. Podejdziemy tutaj i zamienimy... Nie! Dobra, what? Szybko! Bo jak to jebnie i jebło. Broń swojej pozycji. Dobra, więc bronimy swojej pozycji, ale o co chodzi? Jak na razie nikogo nie ma. O, ładnie to wygląda. Tam mamy naboje, widzę już. Chyba do każdego rodzaju broni mojej. To są dane wywiadu.
Ale przytrzymaj R, to tylko granaty, a granaty mi się nie przydadzą tak jak... O, jest, uzupełnij amunicję. E. Dobra. Co to? O. Amerykanie. Dziwne. O, Konrad. To nie są Amerykanie. Agencie... On jest chyba zdrajcą. Tak myślałem, że Amerykanin. On jest zdrajca. Ask him yourself. They're still alive. Take care of them. A czyli coś mi tutaj już w chuj ludzi będzie na pewno. Na pewno wziął w chuj ludzi tutaj, których na pewno będziemy musieli. Lugo Adams. Pokonać. What the fuck? Kurwa, nie zdążyłem się wychylić, oni już we mnie strzelają. Co to ma być? Że mi tutaj nie zaszli, bo już po mnie będzie. Dobra. Te granaty nic mi nie zrobią, one tylko widocznie są blisko. Ja mam granat. Sobie go użyjemy. Będąc blisko działka, spacja, aby je odwrócić. Dobra. Już wiem, co zrobić, jak to jest Lugo. Dobra, rzucimy sobie tam granata. Ogólnie mamy też upgrade'owanie postaci. Jak widzę, tutaj mi się coś ładuje. I znowu burza. Znowu burza. Witam. Ale chciał mi chyba pierdolnąć z broni. Już tutaj błąd zrobiłem, bo wbiegłem nie tutaj, gdzie trzeba. Tutaj mi już idzie ziomeczek. Dobra, my chyba na razie sami tylko atakujemy ich, bo Lugo i Johnson, czy John, czy chuj wie jak tam, w ogóle się nie przejmują, że ktoś taki jak my jesteśmy. Maksymalna ilość amunicji. Dobra, to sobie zamienimy. Chociaż tutaj widzę, jest pełno. Gdzie idziemy? Lugo i Adams, a nie Johnson. Co ja mam z tym Johnsonem? O, ktoś chyba dostał headshota, bo był slow motion. O, tu widzę, je są. Dobra, trzech naraz zabiłem. Nic nie widać ogólnie. Dobra, ale jakoś idziemy, aż ja oczy przymykam. Taka akcja tutaj. Dobra, weszliśmy do środka. Na razie tutaj jest tak bardziej spokojnie. Ale czy tak... Coś był spadek klatek taki, uciutki. Ale to jest bez... Dobra. Dobra, użyj lina. O, tak z dupy lina tutaj się pojawiła. No, nie zatrzymuj się już. Chyba checkpoint. Jak checkpoint, to oczywiście koniec odcinka. Osiągnięto punkt kontrolny, więc... Rozdział czwarty. Ja kończę odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to jeszcze łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz, subskrypcja. Do zobaczenia. Bye, bye!